Fajmy ma 9, jest ze mną Grzegorz Szulakowski. Pić mi się chciało, ryja dałem jak nic. Komu? Witam serdecznie. Komu dałeś ryja? Nie, darłem ryja. A, darłeś. Okej, okay. No. A na kogo? Do kogo? Do Patrykoza. Ale trafiało do uszu? Niektóre rzeczy tak, niektóre nie. Co według ciebie nie zagrało? Kontrola w parterze. Jak już go miał, mogliśmy to wykorzystać, za bardzo chciał go ubić. Nie był jeszcze przeciwnik skontrolowany, jak on go miał gdzieś tam, chciał go, gdzieś tam go sweepował, to jeszcze nie złapał tej pełnej kontroli, a już chciał go ubić i tutaj to go delikatnie zgubił. No po prostu zabrakło tej kontroli, bo miał tam trzy takie sytuacje, że gdzieś bardzo ładne obalenie też, tylko też widzisz, tej kontroli zabrakło, nie? Już po obaleniu, nie? I przy tych sweepach też tam dwie, trzy sytuacje były takie, że gdzieś go przesweepało, były z góry, ale za bardzo chciał i z powrotem go podczas przesweepował. Aczkolwiek tutaj ten jeden z WK podszedł i mówi, że był zdziwiony, że Patrykos ma tyle siły, nie? Że z tego co widział po prostu, nie? Jakieś tajne receptury sporządzałeś? Nie. A powiedz, przeżywasz emocjonalnie, jakby jak reagujesz na tę sytuację, kiedy przeciwnik, rywal sobie, twój zawodnik sobie nie radzi, czy patrzysz na to pod głową? Po prostu, tak? Czy co? Że przegra walkę? Tak, znaczy wiesz, no, czy bardziej czujesz jego emocje w klatce, gdy widzisz, że przegrywa sobie nie radzi, czasami wołasz, coś doradzasz, nie? Takie emocje pod klatką, że kurwa, ja się czuję, jak ja bym tam wchodził, jeszcze gorzej się czuję, jak on, mam większego stresa, dosłownie, jak mój zawodnik, bo wiadomo, że mam bardzo dużo zawodników pod sobą, jeżdżę z nimi na galę, na zawody, więc to jest mój taki chleb powszedni i tyle, nie? Straciłem wątek. Ja też. A powiedz, co z twoim powrotem? Ja? No co, kuruję się, leczę się, no i idziemy tam, kulturalnie powiem, idziemy tam walczyć. Nie napierdalać, rozpierdalać łby, tylko idziemy walczyć z porządnymi. Znaczy porządnymi, to też są porządne, nie wiem jakieś tego, ale idę walczyć, porządne walki z zawodowcami. Trzeba niektórych tam wyjaśnić. Kogo byś chciał wyjaśnić? Ja to zostawię na razie dla siebie. Najpierw się zajmuję zdrowkiem i lecimy dalej. Tak, dużo działałeś też medialnie, taki można powiedzieć swego czasu miałeś hype, wzrosty. Czy chcesz w tę stronę iść? Dalej mam. Dalej mam, myślę, że wiesz mój flow, widzę, że wzrasta tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, nie? Więc wiesz, to jest takie samo z siebie to idzie. To nie jest tak, że wiesz, nie, to nie wiem, po prostu tak leci. No kiedyś miałem jednego followa. Jednego widza. Jednego widza. Siebie. Dokładnie, a teraz mam 130 ponad tysięcy widzów. Wszystkich serdecznie bardzo pozdrawiam. Armia Szuliego, dzięki za wsparcie. No to powiem ci, że pod wrażeniem jestem, nie śledzę tak wszystkich tych kanałów, ale to super sprawa, jak 130 tysięcy ponad, no to może Fame MMA. Czy na Insta 130, a na YouTubie 60. Ale to też bardzo dobry wynik. Dzięki. No to słuchaj, to może byś tutaj uderzał w Fame MMA, Norman Park jest teraz, właśnie, wiesz. No mi dzisiaj wyzwał do tego, że jest gotowy na 11. Wbiłem się tam pod potoczko gdzieś tam, jak wywiad udzielą. Mówię, dobra, kurwa, dawaj. Ale nie, na razie są jakieś umowy jeszcze z tym. Mam kurwa DHD, sorry za przekleństwo. Mam jeszcze kontrakt z KSW, które mnie obowiązują. Dokładnie. No właśnie, a jak kontrakty z KSW, to będzie jeszcze dużo walk, czy raczej będziesz chciał tam pozostać, no, czy uciekać? Kontrakty, bo podejrzę na jeszcze jedną walkę, więc kwestia tego, czy ją wygram, czy przegram, bo jak przegram, to się pewnie pożegnam, ale jak wygram, to pewnie tam zostanę, tylko kwestia tego, czy się tam, no po prostu, no, nie, no myślę, że już jakieś lepsze trochę pieniążki dostanę, aczkolwiek no, nie są takie złe w porównaniu do innych mniejszych gal, wiadomo, ale no uważam, że na dzień dzisiejszy powinien trochę więcej zarabiać. To twoja wartość na pewno wzrosła medialnie, tak? Też twoje zasięgi, tak jak tutaj mówiłeś przed chwilą, plus no staż pracy, jak to się mówi, no to myślę, że nowy kontrakt to moment do negocjowania warunków. Dokładnie tak. Myślę, że oczywiście no walka, która nadchodzi, nie wiem dokładnie kiedy, ale na pewno nadejdzie, wszystko wyjaśni. A jak ty teraz podchodzisz też właśnie tak do życia osobistego, no bo tutaj rozmawialiśmy chwilę wcześniej, wiadomo, sport to kiedyś przemija, chcesz się zaangażować w jakieś projekty biznesowe, jak twój klub, jak prosperuje, czy COVID bardzo pomieszał? No pomieszał, ale nie ma co narzekać, radzimy sobie tam jakoś, zmieniamy salę, 300 metrów kwadratowych, bardzo dużo pieniążków, bardzo duża inwestycja,
Są osoby, które mnie tam w jakimś tam stopniu wspierają, ale to jest no, kropla w morzu. Oczywiście za tę kroplę bardzo, bardzo dziękuję, bo jednak ten ciężar delikatny z barków schodzi, no ale mimo wszystko jeszcze bardzo duża kwota do tego, żeby to wszystko fajnie zaczęło funkcjonować, czyli MMA Solo Team Namysłów, nowa siedziba. No nic, czekamy, zobaczymy, obserwujcie, bo będzie fajny mały Centrum Sportu Walki w Namysłowie. Ja takie porządne z prawdziwego zdarzenia, nie chcę, żeby tam wejść i dwie kurwa piłki gumy, tylko tam jak przyjedziesz na otwarcie, który jesteś zaproszony, to masz zrobić wow, wiesz o co chodzi, nie? Tak to ma wyglądać. Zawsze coś dla młodych, bo wiadomo, że młodzieży, bardzo młodych ludzi trenuje. Mam grupę nawet dzieci i co? I fajnie wszystko, coraz lepiej to wszystko wygląda. W końcu chłopaki będą mieli takie porządne warunki, kurde, gdzie po prostu trenować. Po prostu, kurwa. A powiedz, dlaczego przestałeś jakby kreować swój znak rozpoznawczy? Mam tutaj na myśli fryzurę. Kurde, nie wiem. Czasochłonne? Nie, mi teraz kobieta robi ten fryza i farbuje, więc nie wiem czemu. Teraz ci farbuje? No. To czekaj, to ty masz... Nie, no nie dzisiaj, nie. Ale szczególnie. Bo dawno cię w barwie nie widziałem. No nie, nie, jeszcze chyba 3 miesiące, 4, coś takiego, ale nie wiem czemu. Jak mnie znajdzie, to sobie farbne, kurwa, nie? No. Czela kierujesz. Dokładnie. Dobra, ja tobie dziękuję, jeżeli chcesz coś od siebie dodać, to... Nie, to wszystko dziękuję wszystkim sponsorom oczywiście, którzy wspomagają MMA Solo Team Namysłów. Niestety przepraszam, że nie mogę was dzisiaj wymienić, ale kurde, mam tyle na głowie, jestem prosto z narożnika, z walki, więc jestem trochę rozwalony, zmęczony, sucho mi w ryju, idę coś wypić, bo normalnie masakra. Do baru tam, na drina. Do baru. A co do sponsorów jeszcze raz dziękuję i na pewno będziemy wymieniać, dziękować na moich social mediach, na które serdecznie bardzo wszystkich zapraszam. Ja dziękuję. Dzięki.